krzywdność przeciwko was wykładem, który zatytułowany jest Poczet wybitnych miecza, i wykład prowadzi sam wybit, sama wybitna postać, także pan Józef Witek. Witam serdecznie, panie Józefie. Dziękuję. Mianowicie programem, jaki Towarzystwo Jeśli Wreszcie realizuje, i on jest ten program, ten projekt podawany przez rząd Rzeczypospolitej, nazywa się Pieczęć Zasług Obywatelskich. Zapewne może powiedzieć, jak słyszeliście lub czytaliście na ten temat. Chodzi o to, że na finale tego zadania społecznego będzie wręczenie dwóch medali wraz ze statuetkami zatytułowanymi właśnie Pieczęć Zasług Obywatelskich w rodzinie Civilis. Będzie to oznaczenie honorowe wręczane ludziom, jednej osobie zmarłej, jak to odbierze rodzina, wybitnie zasłużonej dla naszej ziemi, oraz jedna osoba żyjąca. Oczywiście trwa zgłaszanie kandydatów do tego zaszczytnego, szlachetnego i prestiżowego oznaczenia, które po raz pierwszy będzie wręczone w tym roku w czasie obchodów Święta Niepodległości 11 listopada. Ten temat został wybrany przez dyrekcję szkoły, pana dyrektora, więc oczywiście tematów było więcej, więc myślę, że przy następnej okazji także będzie możliwość przekazać wam wiedzę o innych wybitnych postaciach i tych, których będzie mówił się pan Józef. Nie obawiać, ankieta jest anonimowa, wypełniamy lewą stronę ankiety po to, żeby sprawdzić stan swój wiedzy, prawda, z wykładu, który poprowadzi pan magister Józef Witek, a prawą stronę wypełnimy pod koniec wykładu. Jeszcze raz podkreślam, zero sesji. Ankieta jest anonimowa i ma tylko zaświadczać o tym, że byliście skoncentrowani i braliście aktywny udział w spotkaniu. Będzie także możliwość, jak sądzę, pod koniec wykładu zadania kilka pytań wykładowcy. W obiegu jest także lista obecności. Po co ta cała biurokracja? Otóż ponieważ, jak wspomniałem, projekt jest dotowany przez rząd, więc są pewne wymagania, prawda, dokumentowania realizacji tego projektu. I stąd, to proszę nam to wybaczyć, ale to jest po prostu wymagane przez dotodawcę. To tyle tytułem wstępu. Bardzo dziękuję. Wykład na temat wybitnych mielczan. Aby jednak o tych wybitnych mielczanach powiedzieć trochę, to najpierw taką krótką metryczkę samego Mielca, samego naszego miasta. Naszego, bo niezależnie czy ktoś z państwa jest z Mielca, czy spod Mielca, to praktycznie stanowimy jedną 130-tysięczną rodzinę, bo mniej więcej tyle liczy powiat mielecki. Czy to jest ktoś z Padwi, czy ktoś z Radomyśla Wielkiego, czy z Przedsławia lub okolic, to wszyscy jednak do tego Mielca przyjeżdżają częściej lub rzadziej, ale jednak mimo wszystko tu się skupia to całe życie regionu. Więc stanowimy jedną wielką rodzinę. I dlatego dobrze byłoby uświadomić sobie podstawowe wiadomości o tym ośrodku, jakim jest Mielec. A więc proszę popatrzeć, Mielec leży w centrum tej ciemnej takiej plamy, którą można określić, że to jest kotlina sandomierska. Kotlina sandomierska charakteryzuje się tym, że jest bardzo ciepła, bodaj najcieplejszym miejscem w Polsce. Stąd przy wjeździe do Tarnowa mówi się, pisze się taki duże hasło i mówi się w Tarnowie, że Tarnów jest polskim biegunem ciepła. W samym Mielcu wydaje się, że jest jeszcze cieplej jak w Tarnowie, ale my się tym biegunem nie chwalimy. Ta kotlina sandomierska ma szczególne takie jakieś właściwości, bo tutaj jest zima bardzo krótko, lato bardzo długo, okres wegetacji roślin bardzo długi, jeden z najdłuższych w Polsce. Więc żyjemy sobie w takim trochę ciepełku. Na górze herb mieleckich założycieli Mielca. I w innej odmianie. I to jest król łaskawca Kazimierz Jagiellończyk, przy której to ulicy jest wasza szkoła, który zezwolił na założenie miasta Mielca. Król musiał zezwalać kiedyś na założenie miasta i on to właśnie zezwolił. A to jest akt lokacyjny, a właściwie jego kopia, znaleziona przypadkowo w archiwach.
Akt lokacyjny miasta Mielca z 18 listopada 1470 roku. Uwaga, przypominam, założyli go Jan i Bernardyn Mieleccy. Jan i Bernardyn Mieleccy założyli i oni to wystawili, ten właśnie akt. Byli to bracia niedzielni, nie dlatego, że się w niedzielę urodzili, tylko niedzielni, czyli postanowili nie dzielić swojego majątku. A to jest syn Jana Stanisław, a to jest zamek mielecki wystawiony po tym, jak Tatarzy napadli na Mielec i spalili go. To Stanisław Mielecki, ten dzielny rycerz, co przed chwilą był, wystawił taki zamek. No, to jest wyobrażenie tego zamku dokonane przez świętej pamięci Stanisława Mityka. A gdybyśmy się chcieli zorientować, gdzie to było, to na wprost Pałacyku Oborskich. Tutaj właśnie po lewej stronie. O, tu teraz ulica Legionów idzie. O tu, tu, tu. O tu idzie ulica Legionów. I tam w kierunku mostu, i tam jest rekwes. A tu mamy herb miasta Mielca w postaci takiej nieskażonej, bez jakichś kartuszy, bez ozdóbek. Taki jest oficjalny herb miasta Mielca. Dlaczego Szyszak? Szyszak reselski, dlatego że założyli go rycerze, a M, uncjalne takie M, to pierwsza litera od nazwy naszego miasta. Mielec był długo ośrodkiem rzemieślniczym, to jest fragment księgi, bardzo, bardzo starej księgi z XVI wieku, cechu kowali. I to jest też inny księg. Tak wyglądał dawniej rynek mielecki, tak sobie wyobrażał rysownik na podstawie opisów. Pominiemy sobie te. A tu jest, proszę Państwa, herb województwa podolskiego, gdzie dzisiaj jest to środek Ukrainy, a tam, w tamtych czasach było to nasze państwo i tam przez długi okres czasu, kilkadziesiąt lat, wojewodami podolskimi byli mieleccy. Także gdybyście kiedyś Państwo byli na terenie Ukrainy, to przypomnijcie sobie, że tam też żyją potomkowie ludzi z Mielca, bowiem Jan Mielecki i Mikołaj Mielecki ściągali naszych do pomocy tam, żeby krzewić tamtejszą tam kulturę właśnie z naszych stron. Proszę Państwa, to jest fragment obrazu, który był przygotowywany do namalowania olejno. I na dole stoi taki drugi od lewej, stoi taki człowiek z poduszką. To jest Sebastian Mielecki. Pierwsza postać, o której będziemy dzisiaj dłużej mówić, no nieco dłużej, bo Sebastian Mielecki był kasztelanem krakowskim. Kasztelan krakowski to chwilą była wschodnia część strefy ekonomicznej i tam, gdzie ta Szczałka jest, to są mościska. Osiedle najbardziej wysunięte na wschód. No, coś się tam tu zacina. Tu mamy rynek Starego Mielca. No i już po przeróbkach, które zakończyły się w roku 2011, i na tym rynku mamy siedzących ludzi i w tej chwili jest to miejsce rekreacji, a dawniej przez setki lat miejsce handlu. Mamy tutaj gryfa. Gryf to jest symbol dawnego rycerstwa, herb rycerski naszej rodziny Gryfitów, z której to wywodzą się mieleccy założyciele Mielca.
Pałacyk Oborski, gdzie aktualnie mieści się Muzeum Regionalne, a wcześniej tu mieszkali właściciele majątku Mieleckiego, czyli tych ziem, na których był położony Mielec. Otóż z przodu mamy, zapewne Państwo bywacie w takim właśnie miejscu często, bo tu są imprezy plenerowe, tu się odbywają również imprezy wewnątrz, a też bywają i śluby. Tu mamy wnętrze jadernówki, bardzo ciekawego obiektu, w którym to obiekcie kiedyś robiono zdjęcia. W tej chwili służy to do celów muzealnych. Jedno z najpiękniejszych muzeów fotografii w Polsce. Na celu wspieranie powstania styczniowego. Powstanie styczniowe było w zaborze rosyjskim. Myśmy mieli zabór austriacki i tutaj zbierali się ludzie, którzy pomagali powstaniu styczniowemu. Za to właściciel został skazany na więzienie, a jego żona Suchorzewska z domu Osolnicka została skazana również na wysoką grzywnę. Tu mamy Łojczykówkę, najpiękniejszą kamieniczkę na terenie Starego Mielca. Tu mamy akcent taki bardzo patriotyczny. Proszę popatrzeć tam na górze kościuszko, po pierwsze kościuszki z orłem. Pod spodem jest z pożaru 1900 roku. Mielec się palił, ponad 60 domów się spaliło w 1900 roku. Było to 6 września. Tu pomnik wolności, gdzie odbywamy uroczystości państwowe i lokalne. Tu mamy ulicę Kościuszki, bardzo reprezentacyjną ulicę. Po lewej stronie bank, a potem sąd. Jaglarzówkę, bo tutaj ten właśnie pan poczmistrz nazywał się Jaglarz. No i był burmistrzem miasta. Czyli kierownik poczty był burmistrzem miasta. W tej chwili to jest dom nauczyciela. Tu mamy kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tu mamy piękną reprezentacyjną aleję wiodącą od kościoła do domu kultury albo od domu kultury do kościoła. Mamy tutaj centrum Mielec, centrum regionu wokół gminy. Wokół mamy 8 gmin i to całość stanowi powiat mielecki, a na co dzień mówimy o tym ziemia mielecka. Mamy dom kultury. I proszę Państwa, w 2013 roku Mielec ma liczne partnerstwa z różnymi miastami zagranicznymi. To właśnie zjechały się delegacje i była taka wspólna uroczystość. Mamy teraz również zorganizowaną Górę Cyranowską. To zbocze jest już pięknie przygotowane do zabaw dla dzieci, do spacerów. A propos Góry Cyranowskiej, to mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że kiedyś Mielec miał 4 góry od strony północnej. Te góry zostały 3 rozebrane na budowę osiedla fabrycznego. Została tylko jedna i dzięki temu możemy jeszcze powiedzieć, że jesteśmy góralami niziennymi wchodzącymi w skład Podkarpacia. No bo bez góry jak kościół nowy w Żochowie, mówię nowy, bo stary, który jest tam w tle, został przeniesiony do skansenu Kłodyszowa. Tu mamy strefę w kilku odmianach. Tu mamy sztandarowy produkt mielecki dromader, który to akurat tutaj wypuszcza bombę wodną, bowiem dromadery gaszą pożary na całym świecie. Tutaj siedzący pan, który przed chwilą zabierał głos, pracował w marketingu USK i sprzedawał te dromadery na cały świat. Czyli pan Janusz Ojecki, który Państwa tutaj właśnie namawiał do napisania ankiety. A tu mamy piękne iskry, które aczkolwiek już dawno ich produkcja się zakończyła w Mielcu, to do dziś latają w Wojsku Polskim i żadna parada wojskowa nie obywa się bez nich. Nadal latają. A to iryda, która z różnych względów została po prostu wycofana z produkcji, nie będę rozwijał tematu. To jest Skytrack, który to jest też jeszcze do dziś sprzedawany. Mamy tutaj plan osiedli w Mielcu.
18 osiedli. Osiedle, na którym my się znajdujemy, to osiedle Żaromskiego. Nie mam już czasu na opowiadanie o pozostałych więcej, ale już kilka wymieniłem. Smoczka, Dziutków, osiedle Wolności, osiedle Kazimierza Wielkiego, osiedle Władysława Szafera. Będziemy mówić o Władysławie Szaferze. I pozostałe 18, w sumie jest 18 osiedli. Tutaj mamy nowy produkt mielecki. Nad starą wieżą jeszcze jest taki symboliczny, jakiś powiedzmy symboliczne ujęcie. Na dole jest stary element lotniska, a na górze już leci sobie nowość mielecka, czyli Black Hawk. A tu mamy najbardziej znany produkt mielecki. Kilka lat temu nowiny ogłosiły, co jest na terenie Podkarpacia najbardziej rozpoznawalnym na świecie produktem. I wygrał Melex z Mielca. I to nie głosami samych Mielczan, ale również innych mieszkańców Podkarpacia. Melex faktycznie jest obecny na całym świecie, służy do różnych celów. Około 100 różnych typów wyprodukowano i służy najprzeróżniejszym celom, poczynając od normalnej obsługi pól golfowych. Były wchodzi wiceprezydent, pierwszy zastępca prezydenta miasta Mielca, pan Jan Myśliwiec. Wchodzi także naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, pani magister Dźwięka. Będzie 8 osób, jest kapitule. Nabywają, proszę państwa, nie zdradzę nazwisk, ale kilka z nich właśnie już wpłynęło jako skorzenia z tych, które wymienił pan Józef Witek na dzisiejszym spotkaniu. Zachęcam państwa wszystkich, zapewne wy też macie swoich kandydatów, jeśli mogą do tego. Może to zrobić szkoła. Panie dyrektorze, dziękuję za współpracę, dziękuję za wsparcie, które udzieliliście temu programowi. Wygraliście mini konkurs i wierzę, że go niebawem będziecie skutecznie realizować. To teraz na zakończenie już poproszę tylko, żeby te ankiety, prawda, które państwo wypełnialiście, złożyć tutaj na stronę, może kilka osób się tym zajmie, żeby to było sprawniej i szybko. I także lista obecności. To wymogi proceduralne.